Jak szerokim pojęciem może być kultura, przekonaliśmy się oglądając prace nadesłane na konkurs Młody Film. Najlepsze z nich zostały nagrodzone podczas gali w Wojewódzkim Domu Kultury. Nawet można powiedzieć czuwaj, bo to 42. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, w ramach którego będziemy za chwilę przeżywać wspaniały wieczór filmowy zatytułowany Młody Film. Jak tylko taśma zostanie przecięta, to oczywiście wielki aplauz i wielkie brawo. A dzisiaj wygrać nie mógł absolutnie nikt inny. Jednogłośnie zdecydowaliśmy w pierwszych 10 sekundach, że wygrywa 59. Nie krakowska, tylko kielecka drużyna harcerzy starszych za film 5 kultur, 1 świat. Nie mieliśmy najmniejszych w ogóle wątpliwości. Tutaj do tego ściągi żadnej nie potrzebuję. Wasz film rzeczywiście jest świetny, potraficie mówić obrazem, świetna ekspresja w tym filmie była. Tak jak w wielu filmach była autoironia, ty potrafiliście też mówić skrótem. No potraficie mówić obrazem, jesteście świetni, zapraszamy was też na przykład na warsztaty do telewizji, jeżeli chcecie tylko przyjść. Jeszcze raz gratuluję serdecznie i oddaję też głos innym jurorom, jeżeli chcę powiedzieć. Wręczamy coś takiego niesamowitego, bardzo proszę. Na pewno będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Serdecznie gratulujemy. A ten przepiękny tablet poproszę jury, aby wręczyć autorowi filmu, który zdobył nagrodę publiczności za film o tytule, zaraz tutaj pójdę na zaplecze, szybko się dowiem, zaczyna się od cyfry 5. 5 kultur, 1 świat! Jak się okazuje, zarówno jury, jak i publiczność miały takie samo dokładnie zdanie. Thank you.
Właśnie zakończyła się gala Młody Film i muszę przyznać, że była to gala bardzo zaskakująca, ponieważ wszystkie filmy były naprawdę na wysokim poziomie i bardzo dobrej jakości. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że to właśnie 59. Kielecka Drużyna Harcerzy Starszych wygrała pierwszą nagrodę oraz nagrodę publiczności. Tej oto drużyny jestem drużynową. Film nagrywaliśmy na obozie harcerskim. Samo nagranie filmu zajęło nam około 6 godzin, a ciężko było wygospodarować ten czas z racji tego, że na obozie mnóstwo zajęć jest do robienia. Montaż zajął około 3-4 godzin i muszę przyznać, że naprawdę było warto. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. No i nagrody zdecydowanie nas satysfakcjonują. Chociaż nie tylko nagrody się liczą, ale to, że się zgraliśmy i że taki film powstał. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Teraz miejsce drugie zajmują autorzy filmu Kultura w klatkach, Norbert Lużyński i Stanisław Kumur. Kultura to takie powszechne słowo, ale czym tak naprawdę ona jest? Wybierzmy się w przeszłość, do początków. Kultura to słowo pochodzące z łaciny. Oznacza kształcenie, ale także uprawę. Przenieśmy się do czasów teraźniejszych. Chyba najczęściej słyszymy o kulturze osobistej, czyli naszym sposobie bycia i zachowywania się. To wszystko wchodzi w skład kultury niematerialnej. Do niej zaliczamy też ogół wartości, zasad i norm, które tworzy społeczeństwo. Ale nie zapominajmy o kulturze materialnej, czyli wszystko, co stworzył człowiek swoimi rękami. Wróćmy do tego kluczowego słowa społeczeństwo. To ono tworzy kulturę. Warto tu przytoczyć cytat twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. Starajcie się zostawić ten świat lepszym, niż go zastaliście. Bo to właśnie my tworzymy kulturę. I teraz trzecie miejsce to film Szybki vlog o kulturze Janusza Janaszka i Mikołaja Matyni. Brawo dla nich! To ma być szybko. Tak. I o kulturze. Dokładnie. Bomba. Wieloznaczny termin pochodzący od łacińskich słów cultus agri, to znaczy prawa roślin. Przez naukowców różnych dziedzin jest różnorakno interpretowany, ale można go uznać jako ogół wytworów człowieka, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, czyli duchowych. Mówiąc o materialnych wytworach człowieka, zaliczających się do kultury, mamy na myśli na ogół teksty kultury. Tekstem kultury może być na przykład ta książka, to ukulele, a nawet ten zszywacz. Do duchowych, czyli niematerialnych tworów kultury, możemy zaliczyć na przykład filozofię, wiarę, czy po prostu przekonania. Przez wielu natomiast kultura jest interpretowana jako umiejętność poprawnego zachowania się. Muzyka. Bądź sztuka.
Ta-dam! Mówiąc o kulturze danego kraju czy rejonu świata, na przykład kulturze wschodniej bądź kulturze zachodniej, mamy na myśli zespół cech charakteryzujących daną kulturę oraz mentalność mieszkańców danego rejonu. Podsumowując, kultura to niemal wszystko, co nas otacza. Wszystko, co zostało tak naprawdę stworzone przez człowieka. Dzięki.